Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym materiale przetestujemy sobie widmowe ostrze. Mieczyk ten możemy zdobyć za wyzwanie 5 tygodnia w Mroźnight. Wystarczy przetrwać 30 minut na nowym trybie, który polega na grze bez minimapy. Przechodząc do tego miecza, podbiłem go na 106 poziom, pod mrok, tak prezentują się perki. Zrobiłem go pod trafienia krytyczne, tak one się prezentują. Zastanawiający jest ten ostatni perk, gdyż możemy tutaj dać na przykład obrażenia spowolnionym lub spętanym celom, gdzie będzie się to kumulowało z tym perkiem, szóstym. Jednakże wydaje mi się, że szybkość ataku, która też tutaj jest dostępna, będzie możliwe, że lepsza. Musiałbym to przetestować, ale to okaże się dopiero w praktyce. Poza tym ten miecz można zrobić dwa razy pod prędkość ruchu, czyli prędkość, którą uzyskamy przy bieganiu z tym mieczem, będzie taka sama jak przy łopacie, przykładowo. Także to wszystko, jeżeli chodzi o perki. Będziemy liczyć właśnie w tym mieczyku na trafienia krytyczne. Porównując właśnie do innych broni, do innych mieczy, które mam na 106, jest to na przykład wola strażnika, który również ma niebieskie perki. I tutaj, jak widać, obrażenia woli strażnika są większe. Tylko że tu jest jeden perk na obrażenia. Szybkość ataku jest taka sama. I uderzenie jest troszeczkę większe po stronie woli strażnika. Mam jeszcze kryptonowy na 106, również pod niebieskie perki, tylko on ma tutaj pod obrażenia jest zrobiony. I jak widać, no jest duża przewaga obrażeń i kryptonowy jest zrobiony na obsydian, gdzie te obrażenia ma obniżone. Więc jak widać, bardziej ten mieczyk widmowe ostrze będzie się opierać na trafieniu krytycznym i właśnie tak polecam go budować bardziej. Zespół bohaterów, których użyję do testu tej broni, będzie to główny bohater mistrz miecza Ken. Ponieważ jeżeli grać już pod jakiś miecz, to lepiej mieć po prostu postać stworzoną pod te miecze. Także ten mistrz miecza Ken ma zwiększoną prędkość ruchu o 12%. Jeżeli chodzi o boost do mieczy, jest tutaj zwiększone obrażenie o 24%, skrytobójstwo, długobójca, który przedłuża działanie skrytobójstwa, legendarne ostrze, które zwiększa obrażenia o 35%, mieczem po przyjęciu postawy cienia. Masamun zwiększa o dodatkowe 35%, czyli boost, który zdołamy osiągnąć przy tej postaci do miecza, jest naprawdę ogromny. Jeżeli chodzi o premię, gram tutaj lekcję anatomii, która zwiększa wskaźnik krytyczny mieczy o 18%. Lecz można jeszcze tutaj grać obrażenia mieczy, które na przykład dostarcza mistrz miecza Ken, albo obrażenia krytyczne do mieczy. Jeżeli chodzi o premię taktyczną, tutaj gram krzepkie ciosy, żeby zwiększyć sobie przeżywalność na polu bitwy. Tutaj co czwarte trafienie bronią białą przywraca 24 punkty zdrowia. Można tutaj grać jeszcze, bardzo fajną postacią jest Antoni z Waty Stalowej, które trafienia krytyczne zwarciu uderzają i ogłuszają cel na 1,5 sekundy. To też jest fajnie, jak trafimy uderzeniem krytycznym, a ten miecz opiera się na uderzeniu krytycznym. Oraz fajną jest tutaj premią jeszcze korozja, czyli znowu trafienia krytyczne bronią białą przez 3 sekundy zadają co sekundę 15% obrażeń od trafienia i zmniejszają prędkość ruchu celu. Także to też będzie spoko, jednakże ja na razie gram premię pod przeżywalność. Jeżeli będziecie mieć tą przeżywalność naprawdę taką sporą, to wtedy możecie sobie zmienić tutaj na damage albo ogłuszenie. Także tak prezentuje się ten mieczek w gierce, wygląda naprawdę kozacko, przypomina Ragnaroka. Jeżeli chodzi o szybki atak tej broni, prezentuje się on w ten sposób. Mam tutaj zwiększoną szybkość ataku, co tutaj zdecydowanie widać. Jeśli chodzi o wzmocniony atak, prezentuje się on tak. No i jest bardzo ciekawy, jeszcze takiego ataku nie było. Zobaczymy, jak będzie działał na mobkach. Tylko niech ta energia mi się troszeczkę załaduje, tutaj od razu mamy duży obóz. Czyli pod głęboką wodę się rzucam, ale okej, no te drobne pustaki tak naprawdę na hita, jeżeli krytyk wpadnie, giną. Sprawdźmy na tym. Ojojoj, tutaj lekkie problemy, zobaczymy, smocze cięcie. Muszę niestety heala użyć. Szybki atak i mobki giną tak naprawdę. Dobra, teraz to będzie lepiej widać, ten wzmocniony atak. No giną tak naprawdę na hita. Niestety ciężko mają postacie pod miecz z przeżywalnością i to jest niestety bardzo duży minus, jak na przykład wpadniemy w taką chmarę tych pszczół. Pięknie tam giną na hita, teraz mgielny też bardzo szybko zleciał, kolejny.
No jeżeli ta broń tak naprawdę nie trafi uderzeniem krytycznym, to te obrażenia są bardzo znikome. Tutaj był atak krytyczny, 64 tysiące. No, tak się prezentuje ten mieczyk. Powiem wam szczerze, no tak średnio, tak średnio. Jednakże tak jest właśnie z brońmi pod uderzenie krytyczne, że one zyskają na sile, gdy się je ulepszy na legendarne perki. Wtedy byłby zdecydowanie mocniejszy. No ten uderzający silniejszy cios jest naprawdę spoko do czyszczenia takich dużych fal mobków, jak widzicie tutaj. Bo te drobne pustaki giną na hita od tego ciosu. Patrzcie, i pyk, wyczyszczone. Tylko że jest właśnie taki minus z tą przeżywalnością. Jednakże obrażenia, które dostarcza ten miecz, są naprawdę dobre. Dobrze, tutaj jest kolejna grupka mobków, przetestujmy sobie. No, ten zasięg silniejszego ataku mógłby być lepszy. Zobaczymy, uderzę teraz bardziej tak naprawdę z bliska i zobaczymy, czy one dostaną damage, czy dostali. No zobaczcie sobie, to jest połowa HP z jednego ciosu, tego mocniejszego. Czyli te obrażenia są naprawdę spore, jeżeli takiego grubego mamy, no na dwa hity. No na dwa hity zleciał, widzicie? Ale ten już damage'a nie dostał, także coś tutaj jest popsute. Ale ten silniejszy atak, no naprawdę prezentuje się dobrze. Sprawdźmy sobie jeszcze ten średni obóz, jak ten mieczek sobie poradzi. No, z tymi łupkami nie ma żadnego najmniejszego problemu. Rzućmy jeszcze tutaj bombę dymną. I sprawdźmy ten mocniejszy atak. Jak widać, on tak jakby niepoprawnie działa, tak za wolno ich zabija. Widzicie to? Ale mimo wszystko jest bardzo fajny, bardzo dobry, taki obszarowy atak, jeżeli chodzi o wyczyszczenie tych mobków. Damage, który robi, jest naprawdę spoko. No, tego damage'a jest naprawdę dużo. I tutaj węgielny na dobicie. No, także wszystko, co decyduje o tej broni, jest tak naprawdę, że trafimy to tym krytykiem. Jakby ten mieczyk podbić na legendarne perki, no ta szansa byłaby tutaj zdecydowanie większa na to trafienie krytyczne. Mimo wszystko na razie mieczek naprawdę bardzo ładnie sobie tutaj radzi. Sprawdźmy jeszcze może cięcie. Uderzenie obszarowe. Obrażenia, które te miecze robi, są naprawdę zadowalające, jeżeli chodzi o mieczyk. I tu uderzenie. Jest naprawdę spoko. Widać ogromną różnicę, jeżeli ten mieczyk tak naprawdę wpadnie. Widzieliście? Trzy hity ten gruby zleciał, jeżeli krytyk wpadnie. O, a tutaj była seria niepowodzeń i te obrażenia są naprawdę znikome. Czyli wszystko właśnie zależy od tego, czy to trafienie krytyczne nam wpadnie, czy też nie. Tak jak zwykle organizuję konkurs z broni, którą testuję, czyli do wygrania tym razem będzie 6 sztuk tej broni dla dwóch osób po 3 sztuki, 106, tak jak tutaj się prezentuje. Wystarczy zostawić komentarz ze swoim nickiem z Fortnite'a i to wszystko, będziecie brać udział. W poprzednim teście broni, czyli Wola Strażnika, 5 sztuk wygrał Elpiot, gratuluję, skontaktuj się ze mną na Discordzie. Podsumowując, oceniam tą broń naprawdę bardzo pozytywnie, jest bardzo ładna w grze, obrażenia, które dostarcza trafienie krytyczne i obrażenia krytyczne są naprawdę ogromne. Zabija w bardzo szybkim tempie pustaków, jeżeli podbić tą broń, tak jak mówiłem, na legendarne perki, te obrażenia byłyby większe, więc tą broń szczerze polecam. Jeżeli lubicie grać mieczami, to na pewno wam się spodoba. Miło zaskoczył mnie ten też specjalny atak pod prawym przyciskiem myszy. Jest naprawdę bardzo przyjemny. To tak jakby drugie smocze cięcie. Naprawdę smoczego cięcia praktycznie w ogóle nie używałem, tylko ten specjalny atak tej broni. Więc to jest ten miecz to jest coś tak naprawdę innego w mieczach aktualnie. Więc jeżeli ktoś lubi grać mieczami, to na pewno będzie to miła broń do grania, przyjemna. Także to by było na wszystko w tym materiale. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Możecie mnie jeszcze wesprzeć w sklepie pod nickiem SyIDD4. Będę bardzo wdzięczny. I to by było na wszystko w tym filmie. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do następnego materiału.